standardowe postępowanie. Piwo już się wysładza. Pierwszy rzut już zakręciłem. Zobaczymy, jak jest z klarownością, z kolorem. Trochę jest za ciemne, już widzę. Według mnie. Wygląda tak. Aczkolwiek ja wiem, jest brązowy. To chyba nawet widać na ujęciu. Więc patrzymy. Prawda? Brązowy, ewidentnie. Taki brown porter, krótko mówiąc. Moje kurde, przesłanianie ręką. Jest delikatna paloność. Aczkolwiek może to być po prostu kawa. Sprawdzimy sobie BRG. Albo jak to dobrze wiecie, moi drodzy poprawiacze, briksy. Zobaczymy, ile briksów. Na początku prawie 15. Prawie 15. No dobrze. Robimy nawrotkę. A, żeby zrobić nawrotkę, mówiliście o tych zawieszeniach, o deszczownicach. To jest bardzo fajna sprawa, no ale jak widać, no, u mnie ona nie zda egzaminu. U mnie egzaminu nie zda. Zawracamy tą pierwszą partię. A wiem, czy to jest potrzebne generalnie przy porterze. Chyba nie. Ale nawyk to nawyk, tradycja, można w pewnym sensie powiedzieć. Wolnym strumieniem napuszczamy kolejne strumienie. Woda już grzeje. O, nie widzieliście, przepraszam. Woda już grzeje, więc praktycznie zaczynamy wysładzanie. Mam nadzieję, że potrwa godzinę. Że potrwa godzina i dojdziemy do jakichś 12 BLG, niezależnie od litrów. Oczekujemy na 12 BLG. Spuścimy jakiś literek. Otworzę okno, bo się robi już bardzo ciepło. Atmosfera się podgrzewa. Zobaczymy, jak się zmienił kolor. Przepukana strzykawka do pomiaru. Przepłuczamy i wytrzemy. Dobra, zatrzymujemy kolejkę. Tak trochę po łebkach. I lejemy jeszcze raz. Już mniej mętne, nadal brązowe, ciemnobrązowe, chociaż wy to widzicie, czarne, tak myślę, jakby tutaj wam to pokazać, ale jak zwykle jestem kompletnie nieprzygotowany. Może w ten sposób światło się odbije. No dobra, nie będę się nad wami znęcał. Widzicie, to czarne, dla mnie to jest brązowe. Ciemnobrązowe, na pewno nie ma nic wspólnego z czarnym. Brown ale. Nie ma cierpkości, jest podstawa słodowa. Jest trochę czekolady, takiej wstępnej gry. Wobec tego zaczynamy, krótko mówiąc, wysładzanie 14.20. Leci. Kochani, nie będę was zanudzał wysładzaniem. Krótko mówiąc, informacja żołnierska. Wysładzam do 12 po to, ażeby w gotowaniu
robota, ażeby w gotowaniu piwo. Co ja tu robię na dole? Dobra, powiem, chociaż nie chciałem. Napuściłem sobie tyle brzeczki. Ja tą brzeczkę przednią, ona jest, nazwijmy, wysoko stężona, 15 BLG. Napełnię to wodą gdzieś tak do brzegu. To jest taka szklaneczka z Ikei. No i co? Puszczę tutaj drożdży. Ja wiem, że to tak się drożdży nie uwadnia, że mogą być różnego, co ja chciałem powiedzieć. No, że mogą być uszkodzone błony komórkowe tych drożdży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jednak mam takie doświadczenia, a nie inne, że drożdże pięknie ruszają, natychmiast ruszają, dostają takiego nie do końca moku, szału, ale są już na tyle zrozochocone, że dostają te cukry, że zaczynają pracę, podejmują pracę i zaraz je wrzucam. Tak robię. Nie, oczywiście browarze tego człowiek nie robi, robię tak w domu. Jeżeli uważacie, że jest to oczywiście jest to złe, jest to niewłaściwe, no to polecam rehydratyzację, bo w sensu stricte jest to po prostu jest to uwodnienie drożdży i powinno się te drożdże tak naprawdę, jak po książkowemu, zanurzyć w wodzie. W wodzie. No ale ja tą wodę delikatnie mieszam z brzeczką, której przyjdzie im podjąć pracę. Nie wiem, ile tutaj jest. 20 ml tej brzeczki. Taka kontrowersja na koniec. Ja wysładzam do 12 Belgii. Do zobaczenia. No mogę powiedzieć tak. Koniec wysładzania. 14.20 bodajże. 13.20 zaczęliśmy, tak? Jest za 5 druga, to od wlewania wody. Czyli dosyć szybkie wysładzanie, aczkolwiek nie takie wydajne, jak myślałem. W tej chwili jest około 12 briksów, a litruaż to jest 16 litrów. Liczyłem na więcej, liczyłem, że 12 osiągnę przy 20... No, 1. Czyli jakby 5 litrów mi zabrakło. No to jest też to, że układa się receptury w Beersmithie trochę w ciemno, bo słodów Brisa nie ma. Nie wiem, jak one są ekstraktywne, trudno mi powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, ja teraz może sprawdzę aromat. Piwo jest takie ciemnobrązowe. W kolorze jest ok. No i w aromacie nie ma jakiegoś wielkiego czegoś palonego. To już prędzej tutaj. Ale to wygląda w ten sposób, tak teraz mocno nieprofesjonalnie, ale te czarne kropki to kawa, tak to wygląda, pewnie już zaparzona, no tu jest intensywniej. No tu jest kawowo i tu jest czekoladowo. Co my tu mamy? Tu już jest. Tutaj bardziej jest słodowo i wędzono jest, jeżeli chodzi o. O wędzonkę. A tak naprawdę gotowanie pokaże, na co stać słody Brisa. No jak mówię, aromaty są boskie. Plałem tutaj no właśnie 15 czy 20 litrów wody, nie pamiętam. Ale chyba 15, czyli 3 takie garki 5-litrowe, chyba że 4. Robiłem zupełnie coś innego. No zobaczymy. Może tu mi z pomocą przyjdzie fakt, iż Brixitem to samo co Plato. Mimo wszystko zmierzę w rzeczce przedniej z puławikiem dla pewności Belgię, Plato, dokładnie Plato. I zobaczymy. Piwo musi się trzymać w ramach marginesów. No, chciałem, żeby to była 13, 13,5, może nie wyjść. Jest taka opcja, żeby podgotować to dłużej, wtedy się to skarmelizuje, więcej wody odparuje, no wyjdzie mi mniej więcej to samo, jakbym teraz przestał wysładzać. A zobaczymy. Na szczęście piwo w konkursie nie będzie brało udziału, więc jestem prawie czego wolny od zarzutów. Ale oczywiście no,
oczywiście będzie próbowane w szerokim gronie. Dobrze, chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Do zobaczenia. Generalnie następny materiał będzie już z gotowania, a przed tym gotowaniem wleję sobie do nędzy. Nie, po gotowaniu. Po czym przed? Przed gotowaniem. Jako, że muszę wyjść do pewnego browaru, wleję sobie do mędzurki wrzeczkę. No i normalną metodą spławikową, jak przyjdę, to już będzie wystygnięte, zobaczę, ile plato jest przed gotowaniem, dokładnie to zapiszę i ile po. Drodzy, do zobaczenia. No to praktycznie zaczynamy gotowanie. Powróciłem z miasta strasznie zły, wściekły, bo ten okres świąteczny powoduje to, że generalnie na mieście robią się gigantyczne korki i nie lubię tego. Postanowiłem tutaj pójść kilkoma tropami. Jeden z tych tropów to Brixy nie równają się plato. No, sprawdźmy. Jak wam powiedziałem, brzeczkę zostawiłem. Nalałem sobie tutaj do takiego mędzurki pomiarowej. Jest tutaj już wystały balingometr, który pokazuje 11 plato. To ma na pewno 20 stopni. 11 plato. No zobaczmy, ile to będzie w takim razie briksów. Sprawdźmy to. Potrzebuję strzykawki, czyli tego, co miałem wypłukane, przepłukane i tego nie widzę. No i będę miał problem ze strzykawką. Tak, no może chciałbym coś sprawdzić, a nie mogę. Ale wtopa, to się wydnie. Mam nową, ale może i lepiej posuchą. Jest 11 na 100%. Pobieram kilka kropelek. Nawadniam, nasączam, czy tam cokolwiek innego. Wszystko jest czyste, bez wody, bez pęcherzyka powietrza. Chwila prawdy. Nie wiem, może się nie zgadzać. Zobaczymy. Kurczę, jest to samo. I co teraz? Jak to jest? Tutaj na pewno rozgorzuje dyskusja. Zbliżę, żeby nie było wątpliwości. Widać 11 bricks, prawda? A teraz zbliżę tutaj, podjedziemy. A, to się obróciło. To obrócimy to do. Niech to się wystoi. Jest gotowe. I teraz podjeżdżamy i zobaczymy, ile jest plato na spławiku, który chyba jest miarodajny, prawda? Niech się naostrzy. Może zrobimy tak. Kurczę, no. No dobra, z naostrzeniem jest mały problem, ale widać, że jest 11, prawda? Ja pindole. Chcę wam to pokazać. Jest 10,5 i ta druga kreska tam to jest 11. No naprawdę, czyli wychodzi na to. Dobra, koniec tej zabawy. No nie chcę się naostrzyć, ale musicie mu wierzyć. Na słowo. Ja, Jam, małej wiary Tomasz, sprawdzam was. 11 plato i 11 brixów. Ja wiem, że ten podział tutaj jest taki trochę, może to jest 10,9 bardziej niż 11.
ale to nie apteka. A więc taki mały eksperymencik to był. I pewnie zaraz się posypią jakieś komentarze i bardzo dobrze. Czyli mam 11 BLG. No właśnie, jaka to skala na tym jest? Też może być ważne pytanie. Baling, czyli BLG. I nie chcę być inaczej, jest 11. Tak samo jest jak na Brixach. Jest idealnie, to wiesz, 11-11. Gotujemy do 12. No nie zmieścimy się w 13, tak mi się wydaje. Będziemy gotować, myślę, że ten jedno plato wzrośnie, maksymalnie 1,5, więc 12, 12,5. Taki to sobie coffee smoked Irish style. Ni to porter, ni to stout. Coś w tym stylu. Także wybór sędziowie będą mieli bardzo ciężki. Ale wybieram najlepszy.